Projekt powstał po zdefiniowaniu niewystarczającego poziomu umiejętności miękkich w zakresie zarządzania wśród studentów właśnie z tego kierunku, z kierunku zarządzania na studiach pierwszego stopnia. W ramach projektu powstała gra menadżerska w formie aplikacji, która została przygotowana przez dydaktyków Wyższej Szkoły Bankowej. Gra została przetestowana na grupie pilotażowej, a następnie wprowadzona jako obowiązkowy przedmiot na kierunku zarządzanie na trzecim roku dla studentów pierwszego stopnia. W ramach tej gry, która trwa kilka tur, przy czym tury mogą być zaprojektowane tak, że trwają jeden tydzień, jedną godzinę, jeden miesiąc, wszystko jest zależne od nas. I w ramach tych tur, w ramach tej całej gry, studenci muszą podjąć decyzje zarządcze dotyczące prowadzenia przedsiębiorstwa w głównych jego obszarach, to jest zarządzanie produkcją, czyli muszą podejmować decyzję, ile chcą produkować oraz po jakiej cenie chcą sprzedawać, HR-u, czyli zatrudnienie pracowników produkcyjnych oraz pracowników handlowych, w sferze finansowej, czyli muszą podejmować decyzje dotyczące zarządzania finansami, zaciągania kredytów, lokowania wolnych środków pieniężnych, etc. Po każdej turze gra przelicza, system przelicza, jakie wyniki na podstawie tej karty decyzji zostały przez grupę uzyskane w poszczególnych tych sferach. Wyniki są prezentowane w formie rachunku przepływów pieniężnych oraz bilansu. No i grupa wie, jak jej decyzje wpłynęły na stan firmy, którą wirtualnie prowadzą. Oczywiście gra może być grą indywidualną w tym sensie, że każda grupa podejmuje decyzję całkowicie w oderwaniu od poszczególnych pozostałych grup. Natomiast można skonfigurować grę w ten sposób, że będzie ona konkurencyjną. Wtedy wszystkie grupy startują w tym samym momencie, z tych samych parametrów startowych, czyli z tego samego, w tym samym przedsiębiorstwie. No i na tej podstawie wiemy, którym grupom poszło najlepiej, która grupa uzyskała najlepsze wyniki, a które grupy muszą jeszcze trochę popracować. Biorąc udział przy projektowaniu gry, miałam przyjemność zarówno uczestniczyć w scenariuszach, podkreślając jakość pracy całego zespołu. Staraliśmy się odwzorować realia rynkowe w zakresie zarówno HR-u, czyli zasobów ludzkich, kluczowych zasobów z punktu widzenia firmy, zasobów finansowych oraz marketingowych. Natomiast miałam również przyjemność zaobserwować reakcję studentów, prowadząc zajęcia z gry menadżerskiej, kiedy to początkowo ostrożnie podejmując decyzje, coraz bardziej jakby angażowali się w grę, rozumiejąc pewne zasady rynkowe, to co się dzieje, ale jednocześnie otrzymując natychmiastowo swoje jakby interpretacje swoich decyzji, zarówno finansowych, personalnych, marketingowych, zakupu pewnych raportów rynkowych. Można powiedzieć, że 6 tur, na które była podzielona gra, minęło w bardzo szybki, przyjazny sposób. Co więcej, wielokrotnie studenci podkreślali, że dopiero pod koniec jakby zrozumieli całkowicie zasady, to co się dzieje i chcieli bardzo kontynuować kolejne tury. Co potwierdza zasadność całego projektu, co podkreśla zasadność takiej formuły. Osiągnięte rezultaty projektu wpisują się w strategię Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu z tego powodu, że profil kształcenia obowiązujący na uczelni to profil praktyczny. Wraz z prowadzeniem gry menadżerskiej wzrosła liczba metod dydaktycznych aktywizujących studentów. Dodatkowym efektem projektu jest przygotowanie anglojęzycznej wersji gry menadżerskiej, która spowoduje lepsze jej upowszechnienie.